Dzień dobry, witamy Was w kolejnym dniu tego vloga. Dzisiaj jedziemy do kolejnego parku narodowego. Ostatnio widzimy tyle parków narodowych, że to jest bajka. W każdym razie, jeśli chodzi o pogodę, to ciężko jest nadążyć za pogodą, bo w nocy zimno. Znaczy, jest dużo lepiej. Jest dużo lepiej. Sam fakt, że nie musimy włączać ogrzewania. Tak, znicze zostały schowane na razie. Tak. Ogrzewanie nie włączamy, aczkolwiek musimy sobie kocyk dodatkowy brać do łóżka. I później rano się wstaje, trzeba troszeczkę się ubrać w bluzę. A później jest tak gorąco, że ja pierdzielę. Wczoraj było bardzo gorąco. Takie mocne to słońce jest. Znaczy bardzo gorąco, no. Autobus się bardziej nagrzewa niż tak naprawdę jest na zewnątrz od tego słońca. Tak, ale jakby wyjść na zewnątrz, to można się spalić. Wiecie, tak, opalić, spalić. Ostre słońce. Tak, dlatego trzeba nosić SPF. I co? Tyle. Byliśmy właśnie w sklepie szybko, bo co musieliśmy kupić? Mleko się nam skończyło, owsiane. I pijemy kombuczę. To jest nasza ulubiona firma kombuczy. Tylko, że zawsze piliśmy smak marakujowy, a dzisiaj zobaczyłam nowy elderberry. Nie wiem. Co to jest? Porzeczka, tak? Elderberry to jest tak, to jest borówka polska taka. Jagoda, nie. Jagoda, co? Z lasu taka, no. Gadaliśmy ostatnio to z ludźmi. Porzeczka czy jagody? Dobre, ale marakuja lepsza. To jest najlepsza kombucha, jaką możecie kupić w Stanach. Bo najmniej czuć tej kombuchy, w kombuchy. Tu trochę bardziej czuć, tam ta passion fruit jest trochę mniej. Ale dobre, orzeźwiające. Dobra. Jedziemy. Jedziemy do Saguaro National Park. Dojechaliśmy do Parku Narodowego Saguaro National Park i pierwsza rzecz, jaką wyczytałam o tym parku, to, że bardzo dużo ludzi źle wypowiada nazwę, bo pisze się to Saguaro i chciałoby się po prostu powiedzieć Saguaro, ale nie, wymawia się Saguaro. No i Saguaro to jest nazwa tego kaktusa, tych kaktusów, które są tutaj wszędzie i właśnie na ich cześć jest tak nazwany ten park. Powstał w 1994 roku i tutaj właśnie te kaktusy są pod ochroną. Pierwsza rzecz, jakiej się dowiedzieliśmy przed przyjazdem do Arizony, to takie w sumie ostrzeżenie, żeby absolutnie niczego nie podnosić bezpośrednio z ziemi rękami, tylko jeśli chcemy podnieść jakiś kamyczek, a my mamy taką tendencję, że cały czas szukamy jakichś kamyków fajnych na pamiątkę, to zanim się podniesie, trzeba najpierw ruszyć ten kamień patykiem, upewnić się, że nic tam pod spodem nie ma i dopiero wziąć kamyk. A na co trzeba uważać? Chodzi właśnie o skorpiony, o węże, o tarantule i jest tutaj też taki rodzaj jaszczurki, która nazywa się Gila Monster i jest ona bardzo niebezpieczna, jak się wgryzie w rękę i w ogóle skacze, a jak się wgryzie, to może przez 10 minut nawet nie puścić, także no trzeba być ostrożnym. Powiedz wszystkim ładnie, czego się dzisiaj nauczyłeś, albo czego raczej się nie nauczyłeś. Chyba się nie nauczyłem, bo nie wiem, o czym mówisz. Żeby nie podnosić ziemi. Tak, ale ja chcę zobaczyć skorpiona, więc będę trącał wszystkie kamienie po kolei. Zobaczymy, czy to taka prawda jest z tymi skorpionami i tymi wężami. Będę liczył każde odsunięcie i zobaczymy, ile odsunięć będę potrzebował, żeby spotkać skorpiona. Taką statystykę zrobimy. Super pomysł. W tym parku jest tysiące kaktusów. Naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Ale chciałam Wam powiedzieć, że kaktusy Saguaro rosną tylko na pustyni Sonora
i wewnątrz mają takie drewniane żeberka, taki szkielet w sumie. Ten szkielet obrasta miąższ, w miąższu jest przechowywana woda, którą kaktusy sobie zbierają w okresie monsunowym i później mają wodę na całą resztę roku, na pozostałe wszystkie miesiące. Można na tych skałach znaleźć, jak to się nazywa? Petroglify. Petroglify. Są to petroglify ludzi, którzy się nazywali Hohokam. I prawdopodobnie są sprzed 1000 lat. Jest tu napisane, że nie wiemy, co one znaczą. Mogą to być jakieś ceremonialne, religijne, oznaczenia, jakichś szlaków. Nie. Albo graffiti. Albo graffiti. Dzisiaj byliśmy w Home Depot, bo musieliśmy coś tam kupić, jakąś część. Home Depot to jest taki sklep budowlany i byłam na dziale z roślinami i były takie ciernie do kupienia, już wam kiedyś to pokazywałam. Były takie 4 sztuki za chyba $45. $45. Nie wiem, kto to po co kupuje, ale chyba na płot. Dowiedzieliśmy się o tych ludziach Hohokam jeszcze to, że oni tutaj uprawiali ziemię, potrafili sobie nawadniać pola, budowali ogromne takie kanały, którymi płynęła woda. Niektóre miały nawet po 10 stóp głębokości, po 10 mil długości. To tyle. Zobaczyliśmy pierwszą miejscówkę, ale idziemy na dół, bo idą takie chmury i w ogóle coś pokazuje, że ma padać. Także zobaczymy. Oh my God. Give it to me. Dobra. Dobra. No nie taka jak Polska, ale dobra. Nie taka jak Polska. W sklepie wyglądały bardzo dobrze i bardzo dobrze pachniały. To ja nie wiedziałem, że to są dwie strony tego parku. Już w ogóle nie pachną. Dobra. Bardzo dobra.
Kaktus sauarowy jest największym gatunkiem kaktusów w Stanach Zjednoczonych. Rośnie bardzo, bardzo, bardzo powoli. Tutaj jest taki wielkolud. A ten maluch, który jest tam... Panie się właśnie zastanawiały, czy ma on 10 czy 20 lat. I żyje do 250 lat. Taki duży kaktus potrafi mieć do 15 metrów wysokości i ważyć 8 ton. Niektóre z nich mają, wiecie, te ramiona, niektóre nie mają ramion i kwitną od połowy maja do początku czerwca. Co za park, w ogóle jakieś szaleństwo, strasznie nam się podobał. Zupełnie inny krajobraz niż dotychczas. Tysiące kaktusów, miliony, nie, setki tysięcy, nie wiem, dużo. Nie policzyliśmy w każdym razie. Masa. Ale o dziwo, ani jeden nam się nie wbił. Tak. Znaczy jeszcze nie wyjechaliśmy stąd, także nie wiem, czy powinnam mówić to, ale... Bo to jest troszkę inne. W Nowym Meksyku tam wszystko kuło, krzaki, wszystko. A tu i w Colorado też. Krzaków prawie tak nie ma za dużo, tylko same kaktusy z takimi igłami. Naprawdę. Byliśmy w Visitor Center, ale nie nagraliśmy za dużo, bo nie było w sumie nic ciekawego. Kupiliśmy sobie tylko cukierki, żelki, tak? To są? To chyba jest jedna żelka w ogóle. Jedna? Tak. W każdym razie z kaktusa tego prickly pear. Tak. Taki najbardziej znany chyba. I spróbujemy na żywo. A zobacz, czy w składzie jest kaktus. Jest kaktus. Sok jest? Z kaktusa. Oh my gosh. Pokaż, jak to pachnie. W ogóle. Nie no, pachnie tak. Pokaż. Tak. Coś mi to przypomina, ale nie wiem. To jest taka żelka, jak to się nazywało. Ja nie bardzo lubię. Chociaż słodycze to moja rzecz, to takich galaretek w cukrze nie bardzo lubiłem. Cukier. Galaretka w cukrze. Pachnie ładnie. No co tu dużo mówić. Cukier jest, to dobre jest, nie? No ale ja bym nie wiedziała, że to jest kaktus. Ja też bym nie wiem. Ale ma taki smak, taki inny troszeczkę. No dobre jest, słodkie. Wzięliśmy jeszcze jedną do paczki dla patronów. Patrona. Także ktoś sobie spróbuje. Ma taki trochę inny smak, ale do czego podobny to nawet... Chyba do kaktusa. W sumie nie wiem, może, jak kaktus smakuje. Może masz rację. Było w sumie dużo różnych słodyczy, jakieś czekolady, jakieś dżemy. Z kaktusa? Tak. Dżemy widziałem, czekolady nie widziałem. Była czekolada, żelki takie już na poważnie, bo to taka galaretka była bardziej niż żelka.
No ale co, będziemy chyba kończyć już ten odcinek, prawda? Kończymy i jedziemy teraz do Phoenix, tak? Tak. Mamy tam do załatwienia ważną sprawę, a później to już w ogóle się kierujemy. Jedziemy w fajne miejsce. Dużo by opowiadać. Do fajnego miejsca? Nie wiem. Dobra. Kończymy. Zawijaj te wrotki. Także moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie nam łapkę w górę i komentarz na dole, jeśli się podobało. Mam nadzieję, że się podobało. Tak, oczywiście. Koniecznie, bo wiecie, walczymy z algorytmem YouTube'a. Wszyscy, razem. No. Trzeba, nie ma wyjścia. Przykre, ale trzeba to jakoś, trzeba próbować. W każdym razie subskrybujcie, żeby być na bieżąco i widzimy się z Wami w następnym odcinku. Do zobaczenia. Buziaki. Pa, pa. Jaki Ci się tutaj log zrobił? Zadałem się, Ale czym ona się różni, czemu ta puszka jest smakiem. Całkiem... Smakiem. Asu, czaczo. Wygląda, aparacie. Jakbyś była prześwietlona. Nie jestem. Coś tak się zmęczyła. Czekaj, bo się zgubiłem kuźwa na tej mapie. Gdzie my jesteśmy? Yo. Ciepło, gorąco. Parzy. I wiele z tych kaktusów i wielu z tym kaktusów... Trzymaj się kapelusz. I wielu z tych kaktusów... Który Tadziu tu był? Tadziu, pozdrawiamy Tadzia. Także... Weź idź, zatrzymaj ruch, ja zakończę. I wielu z tych kaktusów wyrastają ramiona. Nie wszystkim, ale wielu. Tutaj na tych skałach można znaleźć... co? Petroglify. Petroglify. Są to petroglify. Ała, kurwa. Nie wiem, to od ciebie zależy. Chyba musimy już kończyć. To ta godzina. Coś się zmęczyliśmy trochę.